Cześć i czołem, drodzy widzowie! Pojawia się kolejny materiał we współpracy ze sklepem z bronią Wunderwaffe w Bardo. Tym razem Leśny Dziadek udostępnił do filmu legendarne pistolety C96. Broń, z którą obaj mamy bardzo ciepłe i miłe wspomnienia z dzieciństwa. Nie przedłużając, będzie głośno, będzie akimbo, będzie strzelanie z biodra i niestety w pewnym momencie zabraknie blosu oraz rozsądku. Zapraszam! W drugiej połowie XIX wieku rozwój broni palnej gwałtownie przyspieszył, przynosząc wiele cudacznych wynalazków, które miały dać strzelcowi przewagę w walce. Ludzie rzucili się do projektowania, kombinowania i tworzyli różne potworki. Jednym z takich potworków, który ani nie był pierwszym swego rodzaju, ani wcale nie był najlepszy, ale stał się najsławniejszy, był Mauser C96. W fabryce Mausera pracowało pod koniec XIX wieku trzech braci: Fidel, Friedrich i Józef Fiderle. Panowie w czasie wolnym pracowali nad projektem pistoletu bez wiedzy właściciela fabryki, Paula Mausera. Ten w 1894 roku dowiedział się, że jego pracownicy zamiast skupić się na swojej robocie, to bawią się w konstruktorów. Pomysł jednak na tyle mu się spodobał, że skierował projekt na oficjalne tory. Rok później odbyły się próbne strzelania z pierwszych prototypów. No tak było. Do pierwszych testów użyto amunicji stworzonej dla konkurencyjnego pistoletu Borsiarda. Niedługo potem Mauser stworzył własną, ulepszoną wersję tego naboju w kalibrze 7,63x25. Sprzedaż ruszyła w 1896 i broń bardzo szybko odniosła oszałamiający sukces rynkowy. Choć jako pistolet już kilka lat później została zdeklasowana przez konstrukcję Johna Mosesa Browninga. Mimo to jej popularność rosła i nawet 4 dekady później, gdy C96 był już przestarzały, wciąż był obiektem pożądania na całym świecie. Ten dziś kuriozalnie wyglądający pistolet z wielkim pudłem magazynka przed kurkiem, długą smukłą lufą i chwytem jak kij od szczotki, któremu zawdzięcza jedno z wielu swych imion, Broomhandle, stał się ikoną stylu. Używali go sławni ludzie jak Winston Churchill w trakcie wojen kolonialnych, Lawrence Zarabi, generał Jude, Janek Kos z Czterech Pancernych, rewolucjoniści całego świata, zamachowcy strzelający do królów Hiszpanii i Jugosławii, bolszewicy mordujący carską rodzinę, chińscy watażkowie i wielu innych ludzi, którzy zapisali się w wielkiej i małej historii. Broń ma szereg unikatowych cech, którym zawdzięcza miano pierwszego udanego pistoletu samopowtarzalnego. Mauser jest ciężki. Zwykle, zależnie od wersji, masa oscyluje powyżej 1 kg. Waga wynika z konstrukcji, to kawał frezowanej stali. Iście zegarmistrzowska robota, co przekłada się na dużą niezawodność. Strzela z zamka zamkniętego, który pracuje w górnej części korpusu broni na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. W korpusie broni pod zamkiem jest wachliwy blok reglujący, współpracujący poprzez dwa zaczepy z zamkiem. Gdy opada kurek i następuje strzał, lufa cofa się o 2,4 mm. Lufa staje, zamek cofa się dalej, cofając się napina kurek. Na koniec drogi zamka lufa wraz z zamkiem przesuwa się do przodu na pozycję startową i regluje. Bezpiecznik jest w formie wajchy z tyłu broni. Nie rozbierałem naszych dziadków na filmie, ponieważ nie chciałem ryzykować robienia tego w polu, a trochę szkoda, bo mechanizm w środku wygląda... Dziś to może już nie robi takiego wrażenia, ale wtedy była to przełomowa konstrukcja dająca powtarzalność strzałów bez ryzyka zacięcia i oferująca dużą szybkostrzelność na poziomie do 1000 strzałów na minutę w wersji full auto, o której wspomnę za chwilę. Nawet dziś, strzelając z tych zabytków z dostawioną kolbą, było to celne, przyjemne strzelanie... Magazynek pudełkowy umieszczono przed chwytem, na 10 naboi ładowanych z łódki lub sztuka po sztuce jak karabin Mausera. Były też wersje z mniejszym pudełkiem na 6 naboi, były też wersje z magazynkami na 40. To rozwiązanie związane z łódkami ze stałym magazynkiem bardzo szybko stało się niepraktyczne. Dlatego po I wojnie światowej powstały też wersje z odpinanymi magazynkami. Lecz mimo to do samego końca nie wypchnęły z produkcji wersji ładowanej z łódek. Lufa występowała w różnych długościach, lecz standardem było 140 mm, które świetnie współpracowały z nabojem 7,63x25, dając dużą celność i zasięg skutecznego ognia na około 100 metrów.
Celowniki kalibrowano i na kilometr, lecz praktycznie nie miało to wielkiego sensu. Po zapięciu kolbo kabury, pistolet zmieniał się w karabinek i wtedy faktycznie strzelanie na dystansy między 50 a 100 czy nawet 200 metrów nabierało sensu. Ruskie to niby jak strzelali? W tamtych czasach nabój mauzerowski miał imponującą energię i przebijalność, więc połączenie mocy, celności i karabinkowej konfiguracji uczyniło tę broń popularnym narzędziem walki w koloniach. Mauzerowi nie chodziło jednak o rynek cywilny i klienta indywidualnego, tylko o kontrakty rządowe, co przy tak skomplikowanej i drogiej w produkcji konstrukcji nie było łatwe. Pierwsi na zakup zdecydowali się Turcy, którzy nabyli 1000 sztuk dla Gwardii Pałacowej. Potem 5000 zakupiła włoska Regina Marina. Kolejny 1000 sztuk zakupiła Persja, czyli dzisiejszy Iran. Jak widać, nie są to duże liczby. Zmieniła to pierwsza wojna światowa. Sojusznicze Austro-Węgry wykupiły 50 tysięcy pistoletów, by doposażyć swoją armię. Armia niemiecka zaś nie przyjęła oficjalnie tego pistoletu do służby, choć używany był masowo po obu stronach frontu na całym świecie. Ten stan rzeczy zmienił dopiero rok 1916, gdy z powodu dostającej zadyszki produkcji parabelek armia zamówiła 150 tysięcy sztuk Mauserów C-96 przerobionych na standardową wojskową amunicję 9x19 parabelum. Pistolety te, by żołnierze nie próbowali z nich strzelać niewłaściwą amunicją, były oznaczane na okładzinach chwytu wielką dziewiątką, która była dodatkowo malowana czerwoną farbą. Stąd potoczna nazwa tego modelu Rote 9. Okres po I wojnie światowej to wysyp modeli, wersji i rodzajów. Mausery C-96 zyskały status kultowych i najbardziej pożądanych pistoletów w Chinach i Związku Radzieckim. Sowieci chętnie i licznie kupowali wersję o 99 mm lufie i mniejszym chwycie, wprowadzoną do obrotu w 1920 roku. Skrócenie lufy wymusiły zapisy traktatu wersalskiego, a nowa broń była tak popularna na wschodzie, że do dziś potocznie na ten model mówi się Bolo, od bolszewik. To właśnie ta popularność spowodowała, że gdy Sowieci opracowywali własny nabój pistoletowy, to dziwnym trafem był on kopią naboju mauzerowskiego. Chińczycy i Hiszpanie także polubili C-96. Pokochali tą broń tak bardzo, że produkowali ją u siebie. Dodając do tego mnogość wersji i wariantów robionych przez nich oraz Niemców, powoduje, że Mausery C-96 to cały mikrokosmos wersji i modeli. Od malutkich jednostrzałowych podróbek, które miały atrapę magazynka, poprzez karabinki okopowe czy karabinek na safari, aż po M712 Schnellfeuer pistole na 20-nabojowe wymienne magazynki, które opróżniał ogniem ciągłym w sekundę. Produkcja C-96 w zakładach Mausera zakończyła się w 1937 roku, lecz w 1940 z pozostałych części złożono ostatnią niemiecką partię tych pistoletów na zamówienie Luftwaffe. C-96 wciąż był używany, bo poza problemami z dostarczaniem amunicji 7,63 to dalej był świetnie sprawdzający się innego końca właściwie pistolet, tylko dopiero z dopiętą kolbokaburą, karabinek. Idealny dla żołnierzy, którzy mieli taką służbę, gdzie potrzeba było dużej siły ognia, a żołnierz nie miał dużo miejsca na noszenie ze sobą pełnowymiarowego pistoletu maszynowego. Chińczycy C-96 ochrzcili armatą w pudełku i produkowali mnóstwo lokalnych podróbek, w tym wersję na potężny nabój 45 ACP. Ostatnie chińskie wcielenie pudełkowej armaty zrobili w latach 80., tworząc pistolet Type 80. Poza 45, która jest sporym nabojem i wymagała poważnych zmian konstrukcyjnych broni, Mausery strzelały jeszcze kilkoma innymi, w większości niszowymi i egzotycznymi nabojami. Z różnych sensownych, jak i absolutnie dzikich modyfikacji oryginalnego projektu, dla mnie absolutnym królem jest PASAM. Otóż brazylijska policja kupiła Mausery M712 strzelające ogniem ciągłym w połowie lat 30. Potem nie były za bardzo używane, odgrzebano je z magazynu w latach 70. i zlecono ich modyfikację rusznikarzowi, który zrobił z nich coś, co wygląda jak krzyżówka polskiego raka z bronią Terminatora. Wracając jeszcze na nasze wschodnioeuropejskie podwórko. Mauser C-96 w II wojnie światowej był już przestarzały i nie za bardzo było skąd brać do niego dedykowaną amunicję. Jednakże wspomniany w tym filmie sowiecki nabój 7,62x25 też pasuje do Mausera i da się nim strzelać. Sowieci mieli swoje zapasy Mauserów z lat 20. i 30. i zdobywali więcej tej broni w trakcie walk z Niemcami i ich sojusznikami.
Nie bawili się w niuanse, tylko strzelali nabojem, który mieli na stanie. Opracowanym dla Tulskiego Tokarjewa, z większym ładunkiem prochowym, który stanowił zagrożenie dla żywotności mechanizmów Mausera, co za tym idzie bezpieczeństwa strzelca. Zauważyliście na filmie, jak przy strzelaniu z Mausera z ręki drżą mi ręce? To odkopana stara trauma. Gdy byłem dzieckiem i świętej pamięci, przyjaciel mojego dziadka dał mi postrzelać ze swojego C-96 w stanie wykopkowym, sowiecką, również wykopkową amunicją, ostrzegając mnie, że jak coś pójdzie nie tak, to zamek broni wystrzeli mi w twarz. Doświadczenie to było na tyle formatywne dla mego umysłu, że strach przed tym zamkiem wbijającym się w oko pozostał we mnie gdzieś zakopany do dziś. Tym razem strzelałem amunicją 7,63, dedykowaną do tej broni. Ale leśny dziadek, który pierwszy kontakt z tą bronią miał niemalże identyczny jak mój, postanowił pokazać wam, drodzy widzowie, jak to pracuje na amunicji od tetetki. Al! Ja pier... Blas, blas. Palec na spuście. Facet jest dorosły. Chciał to zrobić, zgodził się na użycie wizerunku i zrobił to. No więc, cóż ja mogę wam powiedzieć? Cieszmy się, że poświęcił się dla naszego dobra, by pokazać, by tego nie robić. Bojowo. Mauser C-96 nie pojawia się już prawie wcale, ale wciąż rządzi w popkulturze. Wraca ciągle jako broń wszelkiej maści złoczyńców, bohaterów i dziwadeł. Te dwie sztuki, które pokazałem na filmie, też są do kupienia w sklepie Wunderwaffe u leśnego dziadka. Linki zostawiam wam w opisie filmu. Dostępna także jest amunicja 7,63 i choć nie jest to tania zabawa, to na pewno bezpieczniejsza niż strzelanie nabojami z tetetki. Dla mnie zaś to była podróż do dzieciństwa i jednego z pierwszych doświadczeń z bronią palną. Dziękuję wobec tego leśnemu dziadkowi, sklepowi Wunderwaffe, dziękuję Mirasowi, który także nas obsługiwał i dziękuję Jurkowi, który także był obecny i strzelał. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. A że mam teraz nowego, mocniejszego peceta i światłowód w internecie, to biorę się do montowania następnych filmów, bo teraz idzie to tak szybko, że jest to czysta przyjemność.